Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o potopie szwedzkim. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy przyczyny szwedzkiego najazdu na Polskę w 1655 roku. Dowiemy się, jak polskie społeczeństwo odparło najazd Szwedów. Poznamy skutki potopu szwedzkiego. Zaczynamy od wznowienia wojny ze Szwecją. Podpisane w 1635 roku w sztumskiej wsi Rozej między Rzeczpospolitą a Szwecją miało obowiązywać przez 26 lat. Jednak jeszcze przed upływem tego terminu nowy król Szwecji Karol X Gustaw zdecydował się zerwać porozumienie i zaatakować Ziemię Rzeczpospolitej. Władca Szwecji liczył na sukces, ponieważ wojska królewskie były zaangażowane w tłumienie powstania kozackiego na Ukrainie oraz prowadziły wojnę z Rosją, która wspierała Kozaków. Dodatkowym pretekstem do napaści był fakt, że nowy władca Polski Jan Kazimierz, podobnie jak wcześniej jego ojciec Zegmund III Waza, wciąż używał tytułu króla Szwecji. Latem 1655 roku Szwedzi zaatakowali Rzeczpospolitą, uderzając jednocześnie na Wielkopolskę i Litwę. W ciągu kilku miesięcy opanowali dużą część kraju. Ze względu na rozmiar zajętych terenów oraz skalę zniszczeń dokonanych przez nieprzyjaciela, najazd ten przyszedł do historii jako potop szwedzki. Przebieg wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku rozpoczął trwającą 5 lat wojny. Walki objęły ogromne obszary Pospolitej i spowodowały wielkie zniszczenia. Mimo początkowych niepowodzeń Polakom i Litwinom ostatecznie udało się wyprzeć Szwedów ze swojego państwa. Od początku wojny Szwedzi odnieśli liczne sukcesy. Słabo wyszkolone Pospolite ruszenie szlachty Wielkopolskiej nie podjąło walki i skapitulowało pod ujściem. Na Litwie magnaci szlachta poddali się Szwedom w Kejdanach. Widzieli w tym ratunek przed zagrażającą Litwie od wschodu Moskwą. Wielu mieszkańców Rzeczpospolitej widząc upadek państwa przechodziło na stronę wroga. Król Polski Jan Kazimierz schronił się poza granicami kraju na Śląsku. Przełomowym momentem wojny była obrona klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. W listopadzie i grudniu 1655 roku około 300 polskich obrońców klasztoru pod wodzą przeora Augustyna Kordeckiego odpierał atak dziesięciokrotnie liczniejszych oddziałów szwedzkich. Zwycięstwo w tym ważnym dla Polaków miejscu kultu religijnego obudziło w społeczeństwie wiarę w pokonanie najeźdźcy. Grabieże i mordy na ludności oraz nakładanie przez Szwedów podatków wywołały opór mieszkańców Rzeczpospolitej. W 1656 roku do Polski wrócił Jan Kazimierz. W katedrze we Lwowie władca złożył uroczystą przysięgę zwaną Ślubami Lwowskimi. Obiecał wówczas poprawę losu chłopów i mieszczan, jeśli najeźdźcy zostaną wygnani. Zachęciło to dużą część społeczeństwa do walki ze Szwedami. W 1656 roku na czele polskiej armii stanął wybitny wódz Stefan Czarniecki. Jego żołnierze w walce ze szwedami stosowali taktykę wojny podjazdowej. Polegała ona na tym, że Polacy w niewielkich grupach atakowali zaskoczenia odosobnione oddziały szwedzkie, unikali zaś starcia z głównymi siłami wroga. Taktyka ta okazała się skuteczna, szwedzi byli coraz bardziej wyczerpani wojną. W kwietniu 1656 roku Czarniecki pokonał Szwedów w bitwie pod Warką. Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Oliwie w 1660 roku. Na mocy traktatu Szwecja zagarnęła niemal całe inflanty. Król Jan Kazimierz musiał też zrzec się pretensji do tronu szwedzkiego. Wojska polskie były złożone z pospolitego ruszenia szlachty, jak również zawodowych żołnierzy oraz ochotników, chłopów i mieszczan. Szwedzka piechota składała się z pikinierów uzbrojonych w długie piki i muszkieterów wyposażonych w broń palną. Ci pierwsi mieli chronić strzelców przed atakami wroga, szwedzcy piechurzy słynęli z dyscypliny i odwagi na polu bitwy. Armia szwedzka składała się głównie z piechoty, w XVII wieku uchodziła za najlepszą w Europie. Skutki potopu szwedzkiego Pokój polsko-szwedzki w Oliwie w 1660 roku zakończył działania wojenne. Rzeczpospolita, poza utratą inflant poniosła ogromne straty ludnościowe i materialne. Liczba mieszkańców naszego państwa zmniejszyła się z 11 milionów do około 7 milionów. Ludzie ginęli nie tylko wskutek działań wojennych, lecz także w wyniku chorób i głodu. Wiele miast i wsi zostało zniszczonych. W załamaniu uległ handel, gdyż zubożali ludzie niewiele mogli kupić. Szczególnie ciężka była sytuacja chłopów, nie tylko z powodu rabunków dokonywanych przez wojska szwedzkie. Po wojnie szlachta chciała jak najszybciej odrobić swoje straty, dlatego też wielu właścicieli ziemskich zwiększało poddanym wymiar pańszczyzny i danin. Pomimo obietnic złożonych podczas ślubów lwowskich, król po wojnie nie uczynił nic dla poprawy losu chłopów. Istotną konsekwencją potopu była też utrata polskiej zwierzchności nad Prusami książęcymi. Prusy książęce przestały być lennem Polski, a prawa do nich uzyskali władze Brandenburgii panujące na Pomorzu Zachodnim. Podczas potopu bardzo ucierpiała polska kultura. Szwedzi zrabowali wiele bezcennych księgozbiorów i dzieł sztuki, które już nigdy nie wróciły do Polski. Na mapie widzimy Rzeczpospolitą w 1660 roku, a więc Rzeczpospolitą bez Inflan, które już znajdują się pod kontrolą szwedzką. Dziękuję za uwagę.